Zawsze przed rozpoczęciem nagrania zastanawiam się, jak przywitać, zapoznać Was z naszym gościem. Tak naprawdę wszyscy go znacie. Mógłbym powiedzieć, że żywa legenda, ale chyba przez swoją skromność by mógł się troszeczkę obrazić. Mógłbym powiedzieć też mistrz, no bo ewidentnie jest mistrzem na scenie, ale po prostu myślę, że najlepiej będzie, jak przedstawię go jako Marka Olejniczaka Oleja. Także witamy. Witam. Wszystkich. Dziękuję za zaproszenie. Najpierw przeproszę, że tak długo uciekałem, bo nie mogliśmy się złapać. Już dawno próbowałeś, nie? Się do mnie dostać, że tak powiem. Ale no, już myślę, że się dogadaliśmy. Mi wybaczyłeś, a ja dziękuję za zaproszenie, bo fajny kanał, fajne promo, dużo ludzi to ogląda. To znaczy, że robisz dobrą robotę. Marek, powiedz mi właśnie, dlaczego tak rzadko bywasz w social mediach? Czy to właśnie przez tą skromność, czy po prostu nie lubisz? Wiesz co, u mnie to jest tak, że jak mam co do przekazania i chciałbym się pokazać, to po prostu jestem. To może to jest takie dla niektórych, nie wiem, zrozumiałe, albo uważają, że jestem ponurakiem, jakimś burakiem, gburem. Ostatnio w ogóle mnie długo nie było, ale po prostu, wiesz co, też to dziwnie zabrzmi, chciałem mieć po prostu spokój. Ale taki spokój, wiesz, ten czas wykorzystać może na to, nie żeby odpocząć od kulturystyki, od tego całego, wiesz, tematu związany z zawodami, z przygotowaniami, z uczestnictwem, takim byciem, wiesz, na bieżąco, to na pewno mnie parę rzeczy ominęło, ale potrzebny był mi ten czas taki dla siebie, bardzo dla siebie. Co oczywiście trenowałem, dbałem o to, żeby się rozwijać, ale nie było tego widać. Ludzie myślą, że jak kogoś nie widać, nie ma, no to znaczy, że po prostu się skończył. No i wiele osób tak też nieraz pytało mnie na priv, Olej, co się dzieje, nic nie wrzucasz, nic z treningu, nic co u ciebie i tak dalej. Niektórym osobom odpisywałem, że no, tak wygląda na to, że na tą chwilę, że po prostu nie mam je tak oficjalnie gdzieś dla wszystkich naraz. Ale oczywiście kontakt ze mną był. Teraz może troszkę bardziej jestem aktywny, dlatego że zacząłem działać w kierunku startów, przygotowań, czyli już, że tak powiem, się otwieram bardziej. Jestem dostępny, między innymi też ten wywiad udało nam się zrobić, no udało się po prostu. To nie to, że ja mam jakiś, wiesz, jakieś uprzedzenia, że nie chciałem się z sobą skontaktować i tak dalej. Nic z tych rzeczy, ale już jestem gotów na to, żeby być otwartym dla wszystkich, dostępnym. Myślę, że ta aktywność już będzie na stałe. No właśnie Cedric też kiedyś powiedział, mimo że wiadomo, każdy ceni Cedrica właśnie za tą skromność, za taką też no, brak pychy u niego. On jest zawsze taki bardzo... Tak, dokładnie. I on właśnie też powiedział, że nie mówi, dopóki nie czuje się w 100% pewny siebie i swoich osiągnięć, co jest po prostu dziwne, no bo Cedric, wiesz sam, jakie ma osiągnięcia, to jest niesamowite, to jest zawodnik, który wygrywał i Arnold Classic i tam typowali go na Mister Olympię. Także no, jeżeli osoba taka jak Cedric, która też się przyznała, że no, ma jednak problemy z pewnością siebie chyba. Może z pewnością siebie. On jest bardzo, bardzo... bardzo ludzki. Taki, miałem okazję go poznać, startować z nim. Mieliśmy takich parę epizodów takich, tak jakbyśmy byli mega przyjaciółmi, ale no, no nie znamy się, wiadomo, aż tak blisko. Ale wiesz, chociażby rozpoznajemy się, witamy się na zawodach, on jak się wita, to wiesz, od razu jest taki hak duży i do wszystkich jest bardzo otwarty. Zarzucałem mu wiele osób taką, wiesz, taką ospałość, że z przymułem. Ogólnie on z twarzy wygląda trochę jak taki leniwiec, nie? Ma coś tak w tej budowie twarzy, tak też śmiesznie wygląda, ale czy tam zarzucają mu to, że nie potrafi formy zrobić, że to jest kosztem zdrowia, a później, wiesz, kładzie się na backstage'u, no bo przyznam, były takie sytuacje, chyba nawet w Pradze, nie w Pradze, tylko w Rumunii, gdzie, nie, w Budapeszcie, przepraszam, bo w Rumunii też startował, to było w zeszłym roku, 2 lata temu, to leżał po prostu na... On był faworytem, już miał to wygrane, no ale na scenę trzeba było wyjść. I leżał po prostu na backstage'u i no trup, nie? Leżał i wiesz, on nie, trzeba wyjść i tak dalej. Pamiętam, że poszedłem do
do Changa, nie? Takiego jednego tam z sędziów i organizatorów. On wtedy tam był sędzią głównym chyba. I poprosiłem, żebyśmy mogli później wyjść wszyscy, bo dla nas to nie ma znaczenia. Każdy może wyjść z nas później. Wszyscy jesteśmy gotowi, a Cedric nie jest gotowy. On naprawdę tam walczył o to, żeby złapać jakiś oddech. Nawet pomoc medyczna była przy nim. To musiało być tak, no, dość poważnie, bo nie był w stanie, wiesz, się zaprezentować. I wiedziałem, jak on wygląda, w jakim jest stanie. Wiem, że nie ma siły wyjść, a każda minuta więcej przerwy to jest dla niego bardzo dużo. Także ten Chang właściwie tak się zdziwił. Aha, no w sumie tak jakby nie rozważał tej możliwości. Przecież co za problem, żebyśmy wyszli później. Ludzie też nie wyjdą nagle, bo co, bo jest jakieś opóźnienie. I pamiętam, że staliśmy wszyscy, czekaliśmy. Wiesz, każdy się rozejdzie, gada, ktoś tam się podpompuje, ktoś nie, bo to już dużo tej pompy było. I tak jakby on taką, wiesz, empatię znalazł do nas wszystkich i do tego, co powiedziałem, i do samego Cedrika, że okej, w sumie dobry pomysł, dobrze, czekamy, nie ma sprawy. Mówi, to ja zrobię bla, bla, bla. Pamiętam, że tak powiedział. Wyszedł na tą scenę i coś opowiadał. Nie wiem, coś, czy dłużej zapowiadał po prostu to, że za chwilę wyjdziemy i jaki to jest line-up mocny i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że Cedric się pozbierał. Tak wszyscy żeśmy z nim stali, jakby wiesz, żeby on doszedł do siebie. I widziałem, tak mu ciężko nawet wejść na te schodki, na podest. Umiał wtedy, a on był przed własnym układem, widzisz. Przed własnym wyjściem, tym układem dowolnym, i wyszedł na scenę, i każdy wiesz, czy on ustanie na nogach. Wyobraź sobie, że to jest w ogóle, to jest pro. On zdał sobie z tego sprawę, że walczy, pomimo to, że jest faworytem, ale że mógłby nawet, nie wiem, usiąść na tej scenie, nic nie zrobić, to on wyszedł i nagle, tak jakby nic mu się nie działo wcześniej, tak by nie było żadnego problemu, zapozował. A wiesz, jak on pozuje, nie? No. On po prostu, to jest sztuka, co on robi. No i powiem ci, że zrobił super, super układ. Wszyscy klaskaliśmy, no bo każdy był pełen podziwu do tego, co zrobił, jak walczył, jak pomimo tego samopoczucia, bo wewnątrz wiem, że się czuł fatalnie. No i no wiadomo, że aprobata ludzi i tak dalej. Wygrał te zawody oczywiście. I później mamy taką chyba nawet fotkę, jak wszyscy razem stoimy. Wszyscy tak wiesz, jak takie kumple, którzy idą na piwo, czy tam raczej wracają z tego piwa, bo wszyscy byli już też tacy zmęczeni i on tak się kładł, tak się na kimś tam położył, chyba na Nejtanie, czy nie wiem. No i fajne, fajne takie przeżycie, takie wiesz, takie inne, co do Cedrika, bo się rozwinęliśmy na jego temat, a gadaliśmy na inny temat, ale tak mi przychodzi to do głowy, że są też takie sytuacje, gdzie ta kulturystyka to oznacza zupełnie co innego. To nie chodzi tylko o, wiesz, super formę, to, żeby walczyć na tej scenie, ale te relacje niekiedy są zupełnie też inne. I też nie tylko chodzi o to, sama kulturystyka obejmuje bardzo wiele, wiele aspektów. Właśnie zauważyłeś to, że chyba im wyżej jesteś w tej randze, im wyżej jesteś tak naprawdę no pro i tak dalej, to jesteście bliżej. Bo nawet Krystian o tym mówił, że na backstage'u, mimo że tam nikt go nie znał, to każdy podchodził, rękę podawał, cześć, nawet takie głupie what's up, co nie? To jest już odbudowanie, że ktoś tam cię poznaje, mimo że jesteś nowym zawodnikiem, siemano, czujesz się jakoś tak luźniej, bliżej. Wiadomo, te starty amatorskie, no to raczej jest jeszcze takie troszeczkę gryzienie się. Może też, że ludzie mają większą świadomość, gdzie stoją, że tak to nazwę. Dokładnie. I to jest właśnie fajne i to jest może odróżnia kulturystykę amatorską od zawodowej. Zawodowa kulturystyka nie oznacza tylko wszystkiego w wersji o wiele większej, mocniejszej, z większym zaangażowaniem. Oczywiście profesjonalizm dotyczy formy, dotyczy zachowania się na scenie, samego bycia, ale to bycie, obycie też należy do tego właśnie zagadnienia, należy to relacja między zawodnikami, nie tylko na scenie. I to, jak siebie traktują, to bycie profesjonalistą, to znaczy bycie też również człowiekiem, takim z klasą, i ten profesjonalizm się przejawia wszędzie. To nie chodzi tylko o to, co zaprezentujesz na scenie, jeżeli chodzi o formę. To też mi się właśnie podoba, że się czujesz tak naprawdę bardzo, nie ma tego stresu. Ja miałem większy stres w amatorach niż w pro. Że, wiadomo, że jest ten taki dreszczyk emocji zawsze, jak się wchodzi na scenę, ale
wiesz, te całe zawody, to ta cała otoczka, całe, wiesz, ten grit and meet, meet and greet wcześniej i to już się zaczyna, nie? Już się napędza. Wiesz, jest fajne, nie? To wiadomo, że patrzą na siebie, a wiesz, grubo ubrani wszyscy w dresy, w kaptury, wiesz, jak to jest zawsze. Nikt nie chce się tak pokazać i tak patrzą niektórzy na siebie, wiesz, czyli główni faworyci, nie? To zawsze coś takiego będzie. To było nawet w czasach tam old schoolu, gdzie Arnold startował, nie? Też tak na siebie dziwnie patrzyli, ale jakby nie było, zobacz, wtedy też była jakaś taka relacja fajna między nimi. Potrafili później iść na bankiet i Arnold z koszulką numero uno pali blanta i jest wszystko fajne, nie? No właśnie, też potrafili. Oni też siebie widzieli zawsze. Zobacz, że ta topka właśnie Arnolda, oni widzieli siebie przed startami, bo tak naprawdę pozowali obok siebie i tak dalej i też wiedzieli mniej więcej, który gdzie będzie, no bo Arnold nawet... Często mówiło się, że no niektóre przekręty tam wiadomo z Olimpią, czy niesłuszne miejsca, ale i tak wiesz, jednak tego Arnolda wiedzieli, że troszeczkę wyżej zazwyczaj postawią. I teraz zobacz, że też wracają takie czasy, że jednak ludzie się już tak nie kryją z formą do końca, bo Hunter, wiesz, takie wschodzące gwiazdy, czy Collins Head i tak dalej, pokazują tą swoją formę, wiadomo, Phil Heath i tak dalej, to już jest, zauważyłem, że u nich jednak jeszcze gra ten mocny amerykański marketing. Tak, tak. Wiesz co, zauważyłem, że właśnie i wspomniałeś, ci zawodnicy, no Hunter to gdzie indziej, ale tu ta ekipa, bo o Jamesie wspomniałeś, ja mówię, że nawet ekipie, tej ekipa UK, nazwę to, bo jest duża grupa i dość mocna, to bardzo są otwarci i do ludzi bardzo lubią pokazywać, bardzo na bieżąco pokazują, obojętnie w jakim stanie formy nie są. Że zależy im na tym, żeby ludzie byli bardzo blisko z nimi cały czas, a nie, że co jakiś czas spojrzą na ich formę i dobra, a dobra, pokazał się i tak dalej. Ale... Ups, chwilę przerwy. Okej, okay, mieliśmy małą przerwę techniczną, wszystko już wróciło do normy. Także skończyliśmy na ekipie z UK, którzy no bardziej są otwarci ze swoim ukazywaniem formy. Tak, a to jest takim, wiesz, pozytywnym aspekcie chciałem powiedzieć, bo bardzo mi się to podoba. Może to jest właśnie dobre, nie? Przez to ludzie są, może jest więcej nawet tych fanów i są bardziej zainteresowani, bo ciekawe rzeczy pokazują. To dotyczy wszystkiego, całego życia. No, między innymi treningu, wiadomo. Zauważyłem też, że jest moda na to, żeby się pokazywać nie w super takiej, wiesz, osłonie typu zdepilowany kolor, oliwka, wiesz, jak najlepiej, żeby ludzie to zobaczyli, no po prostu James, widzę, ma taki luz, fajnie ma dystans do siebie, on wychodzi na swetrze, zrobiony tak, jak mu pasuje, czy ma te skarpety podciągnięte, czy nie, czy jest, wiesz, ubrany w coś, nieważne, taki jak jest. Prawdziwe, oryginalne, takie szczere ujęcia, zdjęcia i filmy, nie? To też jest taki, widzę, taka moda na taką, wiesz, taką szczerość i taki reality, nie? Może tak to też odbieram. To nie jest złe. Inni myślą, że wszystko powinno być idealne, że jak się pokazujesz publicznie, to powinno to być dopięte na ostatni guzik, tak jakbyś, nie wiem, wychodził do sesji zdjęciowej albo wychodził prawie na scenę, nie? Zauważę, że tak wielu zawodników ma taki luz, nie? To nie świadczy o tym, że oni są, jakoś zaniedbują coś, nie? Bo oni potrafią się przygotować, jeżeli trzeba być idealnie przygotowanym na wyjście, no to są oczywiście, nie? No to tak jak laska, która rano wstanie i przywita wszystkich na social media bez makijażu, w piżamie, nie? Z kawą. Ale to jest bardzo rzadkie, tak jak powiedziałeś. Jest autentyczne, ale bardzo rzadkie. Tak, ale to też należy uszanować. Myślę, że ludzie wtedy widzą, że to nie jest takie sztuczne, nie? To jest prawdziwe. Tego, co do kobiet, to mało kobiet by tak się pokazało, chyba myślę, w dobie teraz lansu, nie? I tego, co sobie potrafią zrobić ze sobą. Szczególnie no, ale... w trochę sztucznych czasach, w stylu wszystko musi być tak, jak mówisz, wyidealizowane, aż nadmiernie, musi być nadmuchane, silne, wiesz, ludzie lubią oglądać jednak przepych, lubią oglądać to, wiesz, te całe zwycięstwa, a życie takie nie jest, no często przecież po prostu leżysz na ziemi, dostałeś w nerę i jeszcze czekasz, aż cię w drugą życie kopnie, co nie? Także ta tęcza tak zwana bardzo rzadko przychodzi, tak naprawdę częściej jesteśmy w deszczu niż w tęczy, na tą tęczę trzeba poczekać.
Ale wiesz co, dobrze teraz tak weszliśmy na ten temat tego prawdziwego życia. Są ludzie, którym daleko do tych, którzy wyglądają tak idealnie. To dotyczy, wiesz, zarówno kulturystów, czy tam lasek, które są zrobione, czy nie są, czy są znane, czy nie. To teraz są osoby, które po prostu nie mają, nie są stworzone, żeby tak wyglądać, czy nie mają nawet możliwości, środków, żeby tak do tego stanu się doprowadzić. To wtedy takim osobom, jeżeli się pokaże w innej odsłonie, bo ta odsłona jest taka prawdziwa, czyli już nie ma tej sztuczności i ktoś naprawdę jest zwykłym, normalnym człowiekiem, to one, takie osoby widzą, że mają też szansę dla siebie, nie? Że to jednak na tym nie polega, żeby pokazywać się w tak bardzo zmienionej formie i wtedy tak jakby są też, wiesz, same zaczynają wierzyć w siebie, nie? Bo wiele osób jest takich bardziej załamanych i mają bardzo niską swoją samoocenę i nie potrafią się zmotywować. To też myślę, że takie jest inne zaufanie do tego całego tematu, że takie osoby widzą u siebie szansę, nie? Żeby się też pokazać i wtedy no, się pokazują tak, jak wyglądają, prawdziwe. No fakt, bo czasami, znaczy przeważnie nie wygląd tylko świadczy o człowieku, prawda? Mimo że no, zawsze ta domena pierwszego wrażenia i tak dalej ma znaczenie, ale czy tak czy siak często mamy osoby, które okej, może nie mają przepięknej sylwetki, ale mają tak olbrzymią, ogromną wiedzę, którą potrafią nam przekazać. Joe Bennett nie jest jakimś, wiesz, okej, ma fajną sylwetkę, ale nie możemy powiedzieć, że to jest Mister Olympia czy kontender nawet na wielkiego pro. On mógłby być pro, ale raczej wysoko by nie zaszedł, ale wiedzę, którą on posiada, to jest po prostu, wiesz, niesamowite. Montal Doc, to samo, nie? On tak. Osiągnął coś, bo w końcu tam bardzo późno, po ilu latach, zdobył chyba New York. Co on wygrał? A w każdym razie on zdecydował się na to, żeby być trenerem. Jest bardzo dobrym trenerem. Fajne podejście ma, podoba mi się. Powiem szczerze, że nawet z nim się skontaktowałem, żeby tam może zacząć współpracę kiedyś tam. Podoba mi się jego podejście do treningu przede wszystkim i do tej całej, wiesz, sprawy związanej z tym zdrowiem, z dbaniem o zdrowie, nie? Bo wiesz, na to niewiele zwracał uwagę. Przepraszam, że ci wtrącę, zdrowie się tak u niego chyba zaczęło wtedy, jak u niego już pokazały się te większe problemy. Tak, serce. Myślę, że nie, miał tam chyba zawał, czy jakiś... Nie miał raka w ogóle. A, no. Także sprawdzam tutaj jego osiągnięcia, żeby właśnie tak z ciekawości. W Tampa Pro był trzeci, pierwszy tutaj do 40, no ale top 3 na zawodach pro z genetyką, która... No nie pomyślałby człowiek, że on może, on ma docięcie, prawda? No ale sam wiesz najlepiej, że docięcie to nie wszystko w świecie pro. Można być czy największy, czy docięty najbardziej, to nie zawsze wystarcza. Także tak jak mówisz, no wiedzę musiał mieć olbrzymią, żeby z tego, co miał, wyciągnąć aż tyle. Tak, John Jewett też nie jest przykładem genetyka, ale jest tytanem pracy i też potrafi super formę zrobić. Ma bardzo taką inne podejście zupełnie do przygotowań. Też miałem okazję z nim współpracować jakieś może 6 tygodni, nie miesiąc, no 6 tygodni kiedyś, wiesz, tak chciałem zobaczyć, jak to wygląda i wiele rzeczy sobie przyswoiłem, które tam nawet wykorzystuję do teraz. Jednak amerykańska szkoła jest trochę inna. Też różni się, nie? Jednak kilka szkół próbując, coś zawsze z siebie wyciągniesz, nie? Dla siebie, nie? To też jest angielska szkoła też jest inna, no sam się przekonałeś, nie? Jest bardzo, bardzo twarda, o tak to nazwę. U nich wszystko jest wyliczone, mimo tak. Że mają jakiś, wiesz, jeden posiłek odstępstwa czy coś, to nie ma takich tak naprawdę, wiesz, zbyt wielu odskoków. Wszystko ma być na tip-top. Szczególnie, no, jeżeli, tak jak wspominałem, no ja też nie jestem jakimś tam fenomenalnym genetykiem, ale jeżeli chcę wyciągnąć, no to muszę włożyć w to troszeczkę więcej. Powiedz mi, jeszcze wracając tak do układów dowolnych, bo to jest dla mnie ważne, ty też zawsze przygotowujesz fenomenalne układy dowolne. Dlaczego? Bo tak naprawdę, no, wielu pro wychodzi i robi... przejście tak naprawdę wszystkich podstawowych puls, kłania się, dwa most muskulary i to wszystko. Czy mimo tego, że nie są one oceniane, są dla ciebie oceniane przez publikę? Mają tą wartość właśnie dlatego? Jestem zaskoczony, że zwróciłeś na to uwagę, gdzie ja nie uznaję się za jakiegoś pozera,
Szypuzera, to zapomniało. Też. Za pozera też nie uznaję. Wiesz co, powiem coś, co nie powinienem powiedzieć, może źle o mnie będzie świadczyło, ale wiele układów improwizowałem. Właściwie, wiesz dlaczego? Przygotowywałem układ i na końcu, wchodząc na scenę, stwierdziłem, że go zrobię inaczej, ale to było związane z tym, jak odbierała mnie publika. Wielu ludzi nie wiedziało, że to zrobiłem, nawet Fenix, będąc ze mną na zawodach, nie wiedział do końca, ale potem mówi, chyba to nie do końca tak było, jak miało być. Mówię, ale było lepiej. Wiesz co, stwierdziłem, że jestem ekstrawertykiem, co nigdy nie na to nie wskazywało, bo jestem osobą nieśmiałą, taką wiesz, zamkniętą i nie aż tak bardzo, wiesz, otwartą, żeby się pchać wszędzie, nie jestem jakimś showmanem, ale wchodząc na scenę się okazało, że się to zupełnie wszystko zmienia i zaczynam się dopiero dobrze czuć. I jeżeli jest taka reakcja publiki, która no, wymusi nawet na mnie to, żebym się zachował inaczej, ja się przemieniam i wtedy chce mi się pozować inaczej, chce mi się pozować, to czuję. I miało to miejsce, najbardziej jest to zauważalne, było w Korei 2 lata temu. Byłem z Eweliną Szalą, wtedy ona startowała też. To jest Monster Gym, takie zawody. Takie dość fajne. I super scena, super warunki. Każdy dawał swój układ już dużo, dużo wcześniej, bo chcieli to wszystko przygotować. Nathan wtedy startował. Czy Nathan nawet wygrał? Wygrał. No, fajna ekipa była. I ja wchodząc na... Wiesz, było wyjście zza takich kulis, gdzie to było wcześniej, sylwetka była przedstawiana na takim dużym telebimie. Fajne były... Fajny, wiesz, fajna zapowiedź takiej kobiety, jak przez megafon, tak jak pokazują w filmach gdzieś tam, że typu prosimy się udać do wyjścia, bo zaraz coś się stanie. Taki, wiesz, poważny głos. No i wychodząc, okazało się, co? Przerwijmy, bo ktoś idzie do mnie, a nie ma klucza. Okej. Okay. Monster Gym, czyli pozowanie, układ dowolny, wchodzimy na scenę. Tak, i sobie wyobraź, że usłyszałem nie swoją muzykę, w ogóle rockową jakąś, taką, wiesz, fajna, mocna, ale się okazało później, że mi się mega spodobała. No i co? I trzeba było coś zrobić, że nie można poznać tego, że się nie trafiło, nie? No i powiem ci, że to wyszło, to oczywiście układ musiał być zmieniony, no bo to pod tą muzykę weź ten inny beat. I fajnie to wyszło, nawet stawiłem to u siebie na profilu kiedyś. Także każdy myślał, że to jest mega przygotowane, nie? Nawet schodzę i tam, a wiem co, Morel chyba też wtedy był. Tak, oni tak się, wiesz co, oboje starali dostać kwalifikacje na Olimpię. Każdy z nich dostał, jakby się kazało, na innych zawodach, ale ten. Nathan mówi później, ale to dobrze, nie? Fajnie, no ale wiesz, to nie była moja muzyka. Co ty? I tacy, wiesz, i oni nawet powiedzieli, przedpowiedzieć od jakiejś takiej małej skośnej, że to jest nie to. Przybiegła z tym mikroportem, z tym tutaj, wiesz, z tym wszystkimi swoimi papierami, taka, wiesz, zagubiona i mówi, dobrze, to my puścimy jeszcze raz zrobisz ten twój układ. Ja już dzięki, mi to pasuje i już jest okej, okay, nie? No nie chcieli, żebym jeszcze raz wyszedł. No, a potem było takie, a propos tego Monster Gymu, takie zaskoczenie, bo było wręczenie nagród i wyobraź sobie, wyczytali mnie jako trzeciego i ja taki, zresztą no, byłem w szoku, ale no kurde, no cieszyłem się, no jestem top 3 i poszedłem. Dali mi medal, stanąłem już do przypinki. No, za chwilę sędzia główny wstaje i mówi, nie, tu jest pomyłka. Pomyłka i oni stwierdzili, że coś tam niby przeliczyli i na moje miejsce wszedł ten Nguyen. Jak on się nazywa? No, on jest chyba z Korei, ale on mieszka w Stanach. An Nguyen, coś takiego. No, on teraz jest na startuje, nie? On w sezonie już zaczął. Starty. No strasznie ta forma mu teraz tak... No nie, taki podeptany jakiś jest, tak. Nie? Taki, jakiś taki, wtedy no, lepiej wyglądał. Tego trenera, z którym działał teraz od razu, po pierwszym stronie. No i wiesz, miałem medal na chwilę, muszę poszukać, czy gdzieś mi zrobili fotę, że stoję z numerem 3, z top 3.
No i byłem na końcu szósty, jak to się okazało. Ale wiesz, wrażenia super, bo bardzo fajne zawody. Sama, wiesz, sama otoczka, ta scena mega, nie? Fajne zawody, bardzo. I byłem zadowolony z formy, bo taka bardzo wypośrodkowana pomiędzy, wiesz, jakością, ilością, bo z tego balansu nie mogłem nigdy złapać. I było ok. Także jeżeli chodzi o pozowanie, też byłem zadowolony, a różnie z tym pozowaniem wychodziło. Ten układ zawsze na każdych zawodach inaczej wykonywałem, późniejszych, bo inna była publika, inaczej mnie odbierali. To dziwnie zabrzmi, nie? Ale właśnie uważam, że nawet jeżeli nie punktują tej rundy, to warto by było zrobić coś dla ludzi, tak? Oni przyszli przecież, jakby nie było to, że oni nie oceniają nas, zawodników, ale jakby nie było, są bardzo ważnymi sędziami. I to tak jak wiesz, jak ława przysięgłych, która jest podczas procesu i też ma swoje coś do powiedzenia, nie? Oprócz tego, że sędzia główny jest sędzią głównym, który da werdykt, ale to jest taka jakby ława przysięgłych na zawodach, gdzie mają znaczenie, nie? Oni mają sędziowie ich za sobą i jakby nie było, jakaś tam presja, wymuszenie małe jest, nie? Sędziowie też odbierają ten rezonans, który idzie z tyłu od publiczności i to jakiś podświadomie jakiś wpływ na pewno na nich też ma. Jasne. Że jednak oni podejmują tę decyzję, ale wiesz, jednak to wrażenie jest, nie? Na sędziach też robi to wrażenie, ten odbiór publiczności. I to, wiesz, dalej idzie odbiór na nas. My stoimy na scenie. Powiem ci, że czy odczułeś już coś takiego, będąc na scenie, tą zasadę takiego, wiesz, przyciągania, jaka jest pomiędzy, ta relacja pomiędzy zawodnikiem na scenie, bo wiesz, między zawodnikami też jest jakaś relacja, jest bitwa i tak dalej, ale oprócz tego idzie sygnał do sędziów i do publiczności i to wraca. I ten powrót ma wpływ na ciebie i wtedy wiesz, wtedy zachodzą takie procesy psychologiczne w tobie, które mają wpływ na to, jak się zachowasz na scenie. I potem mogą powiedzieć, on ma charyzmę, on jest pewny siebie, on pokazał się naprawdę super, nie? A niektórzy zawodnicy nagle są przygaszeni i oni nie mają tego odbioru, tak jakby, wiesz, do nich nie dotarło, nie? Że oni są na scenie. To też jest związane z tym, wyobraź sobie, jest pierwszy call-out i cię nie wyczytują, a liczyłeś bardzo na niego. I co się robi? Od razu jest, ucieka, nie? Ucieka. To nawet sam na sobie odczułem, jest takie wrażenie. Jeżeli bardzo liczysz na to, że wiesz, jesteś super przygotowany i powinieneś być w pierwszym porównaniu i nie ma cię, a jeszcze cię nie ma w drugim, to wtedy bardzo, bardzo schodzi, nie? Schodzi. To widać po zawodnikach, że oni po prostu nawet już nie byle jak stoją, jak im tam pasuje. A wiesz, to jest trudne, bo to nie oznacza od razu, że jesteś po zawodach, że masz przegrane, nie? Nagle się okazuje, że walczysz o wejście do... No jesteś w finale, nie? Pomimo to, że nie jesteś w pierwszym kalaucie. To w tym drugim warto walczyć, on jest bardzo ważny też. Można dużo się podciągnąć. Niekiedy sędziowie mają inną taktykę zupełnie oceniania. Wiadomo, że ustawienie na scenie też ma znaczenie, że już można wtedy stwierdzić, kto jaką, na jaką lokatę tam idzie, nie? Ale to jest właśnie taka też taktyka i walka na scenie, nie? No ale też tak jak powiedziałeś, mamy na przykład sobie pierwsze porównanie i tutaj mamy dwóch zawodników, którzy zostają, w sensie dwóch zawodników, którzy odchodzą, no zostaje jednak czterech, którzy dalej i do tego się dobierają, potem się... Dobierają się, tak. Tak, także może być zupełnie, zupełnie inaczej. Ta dwójka już jest raczej ustalona wtedy, no ale dalej ta kolejna czwórka, wszystko może się pozmieniać tak naprawdę. Jeżeli... To jest fajne, wiesz, to jest fajne, to jakbyś dał na nowo szansę wszystkim, nie? Tak. Myślę, że część więcej tych porównań powinno być ogólnie, nie sądzisz, na zawodach? Są nieraz takie zawody. Wiesz co, zauważyłem, w NPC jest to częściej. To tak, no jestem już w tym NPC jakiś czas, ale to NPC u nas tak weszło do Polski. Na pewno wiesz, no obserwujesz, wszystko śledzisz, bo niedługo też będziesz się pojawisz u nas, nie? No. I wiesz, i zauważ, że właśnie to jest inne to ocenianie i jest, mi się bardziej podoba to ocenianie w NPC. I to nawet, że jest takie traktowanie wszystkich obiektywniej, nie? Że nie jest od razu, że jest tam, dobra, top 5, reszta się nie liczy, dobra, jakich tam na skrajność poszli. Jest więcej osób, ta walka jest ciekawsza, wiele. Bo czasami na początku już czytając listy wcześniej miałeś takie, okej, to będzie czwórka, piątka, a reszta no. To tak, no, no może tak. Coś, może ktoś się wepchnie, może coś
fenomenalnego pokaże, a często też widzieliśmy ktoś, że z szóstego miejsca powinien wygrać nawet i masz takie, jak to się stało. Mhm. No temu właśnie, że tych call-outów było mało. Ale co do autentyczności, chciałbym poruszyć ten temat. Wspomniałeś o Jamesie, prawda, o tym, że on pokazuje siebie z futrem i tak dalej. On pokazuje też deskorolkę. O co chodzi z tymi deskorolkami u ciebie na stole? Deskorolkami? Mhm. Tam chyba i BMX-y były też, BMX-y deskorolki. Aha, o to ci chodzi, to ostatnie story. Mhm. Wiesz co? No, bo tak nie chciałem ogólnie wszystkiego, nawet nie podpisywałem. To jest temat, który związany z nagraniem teledysku, klipu Kaczora. Słuchasz trochę polskiego hip-hopu, rapu? Tak, Kaczor to jest... Kaczor Paluch, to jest Poznań, nie? I to są moje strony i Kaczor, znam się, przyjaźnimy od lat, też u mnie też trenował, bardzo super koleś i on z Rychem Peją kiedyś, to te czasy, to jest koleś, który już też parę lat ma, siedzi w tej branży bardzo długo i on nagrywał teraz teledysk, no i wiesz, to jest o chłopakach z bloków, czyli wszystko co związane z ulicą, takie też prawdziwe, chciał to zrobić. No i mój syn, on jeździ na BMX-ie, tak, no można powiedzieć poważnie jeździ, bo też startuje w zawodach i wziął swojego kuzyna, jeszcze takiego kumpla i w trójkę robili tam numery na tym teledysku, na tym klipie, bo też ogólnie chłopaki z bloków i wiesz, jest fajny jest refren, to do nich też pasowało. Porobili takich parę numerów, że jak to fajnie przedstawią w klipie, wiesz, oni skaczą ze schodów, obracają się, robią takie dziwne rzeczy. To było nagrywane wszystko po pierwszej w nocy, bardzo późno, nie, także warunki takie były, takie sobie. No i wiesz, i tam były też jeszcze psy, było wiadomo coś, co się kojarzy z blokami, z blokersami, tak dalej, z tym życiem ulicy. Były auta i tak dalej. Moim autem też ja po prostu stanąłem i bo Kaczor mówi, dobra, to przyjedziesz swoim, to będzie więcej tych aut, masz takie jedno większe, to też postawisz, też fajnie będzie wyglądało. No, ale ta jakby była, to by była masakra, by największą trzodę zrobiła, bo ona jak widzi w ogóle psy, to szczeka. I ty też masz małego, nie? Ty masz takiego większego, tak, ale ty masz... No, to wiesz, tamte psy były spokojne. Wszystkie spokój, siedziały na dupie, normalna kultura. Ale to jest krzykaczka, że jak ona widzi jakieś psa, wiadomo, żeby nic nie zrobiła, by doleciała, on by ją kapnął w głoponi. Tak samo na koty. Startuje do wszystkich kotów, a jest jakiś pener z ulicy, to on się, wiadomo, nie ucieknie przed nią i stoi, no to ona dolatuje i nie wie, co ma z nim zrobić, nie? Ogólnie by ją pociął, by ją od razu. Ale no, po to jest, nie? Robię tylko do, o, na kanapę. 6,5. No to jeszcze, bo Wilson ma 9 w tym roku, to już swoje lata ma Wilson, ten mój piesek. Także... Ja ją muszę dopuścić, wiesz, tak kurde nie udało się i chcesz, by tak dla zdrowia trochę i że ten, o, Pingu jest. Dobry. No. Idziesz? To my sobie jeszcze pogadamy. Co do jeszcze ogólnie... Nie chciałbym za bardzo poruszać przeszłości, bo już tyle razy była poruszona u ciebie, wiadomo, w wywiadach, w rozmowach. Jakby ktoś chciał, to się zagłębi i na pewno znajdzie. Tylko przyszłość. Chodzi mi o zawody Arnold Classic. To będzie twój drugi start w Arnoldzie. Line-up będzie silny. Jak to wiadomo, na każdym Arnoldzie zapowiada się bardzo dużo zawodników z Anglii i bardzo zawodników dużo prosperujących do top 5, bo jakby nie patrzeć, będzie Nathan, będzie James, w sensie do top 5 na Olimpii. Jak widzisz ogólnie swoje szanse na scenie na Arnoldzie? Wiesz co, zacznę od tego, że no masz rację, to jest mój drugi Arnold. Pierwszy Arnold był 4 lata temu w Barcelonie. Na niego się tak wbiłem trochę na siłę, bo nie dostałem na niego zaproszenia oficjalnego, ale napisałem do nich, żeby poprosiłem o zaproszenie, że biorę wszystkie koszta na siebie, że po prostu dla nich to nie będzie żadne obciążenie, żebym mógł jako taki rezerwowy tam dobić. Nie żałuję, że to zrobiłem, bo byłem 8, a tam była naprawdę ekipa, tam Rami chyba wygrał. Rami był, Bonak, właśnie Oksyżen był cały, Johnny Jackson nawet był nawet za mną. No powiem ci, że było taki skład był, że a to sama jeszcze taka, wiesz, ekipa starsza z tych takich, bo wielu już nie startuje. A teraz jest taka młoda krew przejawia, bo Nathan to właściwie też młoda krew, nie? I jest mocna ekipa z Anglii.
Widzę. A teraz udało mi się dostać zaproszenie na nie, że tak oficjalnie, to się bardzo cieszę. No i to też jest motywacja dodatkowa, żeby działać. Wybieram chętniej zawody tego typu, gdzie stawka jest bardzo wysoka, jest mocny line-up, bo wolę się pokazywać w jak najlepszej ekipie, bo wiesz, będę mierzył jak najwyżej i jak najwyżej się da, ale to nie będzie dla mnie cel, żeby takie zawody wygrać, nie? Bo nie patrzę przez taki pryzmat, tylko będę na pewno odebrany lepiej, będąc nawet w połowie stawki, ale gdzie zrobię dobre wrażenie na sędziach i lepiej mnie zapamiętają niż na przykład przy słabej obsadzie, gdzie będę nawet top 4, top 5, nie? To mnie takie coś nie interesuje. To takie może, nie wiem, też nisko ceniąc siebie, ale ja nie traktuję tego, wiesz, tylko kulturystyki jako wygrywanie zawodów. Nie o to mi chodzi. Czy tam, wiesz, jak będzie możliwość nawiązania walki, żeby łapać jakieś punkty, kwalifikacje, oczywiście jak najbardziej będę walczył, ale to nie jest mój główny cel. Zaczynam sezon w ogóle od tych zawodów i wiadomo, że pierwszy start jest zawsze taki, to nie jest twoje 100%. Zawsze kolejne starty są w coraz lepszej formie, nie? Na końcu sezon się kończy, jeżeli on nie trwa tak długo, to, że nie jesteś zmęczony tym sezonem, to wygląda na to, że wyglądasz lepiej, nie? Często tak jest. Rzadko kiedy się uda trafić dobrą formą w pierwszy start. To na pewno, a to będzie mój pierwszy start. I cieszę się, że tam będę mógł wyjść, tym bardziej, że rok temu miałem, tak jakbym nie startował, nie dość, że było jedno wyjście, to poszło słabo, mega słabo, ale wyciągnąłem z tego lekcję. Cieszę się, że nawet tak się stało, bo wiele rzeczy zmieniłem. Może to było potrzebne, dostać takiego strzała, wiesz, że to mi dużo dało. Może to wpłynie na to, że w tym roku będzie ta forma lepsza. Zupełnie inaczej podchodzę do przygotowań. No i to jest tyle, nie? Mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów związanych z sytuacją tą covidową, nie? Bo wiesz, Anglia to jest taki teren, że tam się może wydarzyć w każdej chwili cokolwiek, nie? Tak, tam już znowu troszeczkę przesunęli z tego, co widziałem, niektóre rzeczy. Powiedz mi od razu co do innych przygotowań. Przygotowania z Dominikiem Cardon. Właśnie coś mógłbyś nam uchylić rąbka tajemnicy. To jest też bardzo młody zawodnik, bo on chyba ma teraz 27 czy 8 lat, także jeszcze też wszystko przed nim. On chyba w wieku 22 zdobył kartę. To Bardzo jest młody. chyba na młodszym pro, nie? Nie, potem go Stanach. przebił Cody Montgomery. Cody Montgomery go Aha. potem przebił. No i wiesz co, Cardon, ja zdecydowałem się na wybór tego trenera, bo chciałem ogólnie tej amerykańskiej szkoły, ogólnie chciałem startować w Stanach, ale no nie ma takiej możliwości za bardzo. To postartuję w Europie. To podejście inne jest trochę amerykańskich trenerów. On jest to ciekawe, że on jest bardzo szanowany w tym środowisku, w branży, że jest uważany za takiego dość dobrego trenera, nie? Podoba mi się to, że wiesz, ktoś mówi, no dobra, taki młody to pewnie będzie szedł po bandzie, że będzie chciał zrobić szybko. Tym bardziej wiesz, już ktoś już jest pro, ja jestem starym pro. I on będzie chciał, wiesz, mnie jeszcze podkręcić, dobra, tam na jeden sezon, niech się nada, ale powiem ci, zaskoczył mnie tym podejściem też, jeżeli chodzi o zdrowie i o to, jest dość ostrożny. Myślę, że postępuje tak ze wszystkimi zawodnikami, rozsądnie, bo widzę to, że jego zaangażowanie jest zawsze oparte na takiej, wiesz, takim balansie, że nie robi wszystkiego na siłę, że jak coś nie gra, no dobra, zmieniamy. Wiesz, ja też miałem problem z apetytem, to nie powiedział, dobra, musisz to przejeść i tyle, wyżygasz się, zjesz dalej, nie? Tylko też jakoś to rozwiązywaliśmy. Nie jestem jakimś tam super obżeraczem, nigdy nie byłem, chociaż tutaj też tego jedzenia jest dużo. Nie zaczęliśmy jeszcze prepa, ale myślę, że to jest kwestia, bo jest 15 tygodni, czy 2 tygodni, trzech, no zobaczę, mam dzisiaj właściwie check-in i będę wiedział w weekend, jaką decyzję podejmie. U mnie to trochę inaczej wygląda, bo nie robię takiej mega dużej masy, ciężko mi masę zrobić. U mnie to chwila, mała zmiana i od razu się wszystko, wiesz, bardziej wyostrza i ja nie mówię, że to jest forma, ale że bardzo szybko te zmiany są, dlatego myślę, że będzie chciał podtrzymać tą kalorykę na pewno, żeby ten size utrzymać i jeżeli chodzi o środki, to też
nie wariuje, bo widzę, że no nie wariował dotychczas i to, co teraz ma zrobić, bo tam już jakąś konsultację miałem, to też widzę, że jest okej. Okay. To nie znaczy, że Amerykanie robią, amerykańska profesjonalna kulturystyka to jest wszystkiego full, nie? I jest tam, bo to jest pro. Tak naprawdę ci powiem, jakbyśmy mieli, byś mi zadał pytanie, różnicę między pro a amatorską kulturystyką, to jest różnica w podejściu przede wszystkim do towaru, bo ktoś powie, dobra, wiadomo, że na pewno jest różnica, bo w pro jest wszystkiego więcej, bo tam trzeba być większym, trzeba być, bo to jest na maksa. Właśnie, że nie. Tam chyba nawet tak jakby na odwrót było. Więc to dużą presję mają młodzi zawodnicy, którzy chcą zdobyć kartę i nawet są gotowi zrobić wszystko i naprawdę mocno pobani, żeby tą kartę zdobyć, to tak jakby to było ostatnie, co w życiu można osiągnąć, karta pro. A tak naprawdę karta pro, zdobywasz kartę, to jest początek dopiero drogi, początek kulturystyki na nowo. Ja byłem pytanie, ja sobie je zadaję, bo jeżeli kiedyś mi je osiągnę, przepraszam, że ci wtrąciłem, co potem? Wiesz, no bo wtedy czeka cię przerwa, na pewno. To jest dla ciebie pauza od startów. Bo ja ważąc teraz, jeżeli nawet jeżeli wniosę te powiedzmy 108, 109, przy 1,81 m, to nie jest dużo. I żeby powalczyć z tymi pro, prawda, nawet jeżeli pokażę się na tej scenie, to ja wiem, że będę ogonem, potrzebuję paru lat przerwy. Czy, wiesz, właśnie pchnięcie dalej i tak dalej tego mocnego, czy raczej czas? Bo tutaj kwestia raczej czasu niż mocnego pchnięcia, ale to też do tego chyba trzeba dorosnąć, tak jak mówisz. Na początku jest ta presja taka i taka szaleństwa, takie szaleństwo młodzieńcze, pogoń za tymi laurami, że tak to nazwę, a potem w końcu budzisz się i mówisz, tak jak ty, że okej, karta pro, a co potem? Jest jeszcze życie, tak? Znaczy, jest głównie życie, jest rodzina, no a te starty, no będą, tak? Będą. Jeżeli jest wszystko poukładane w życiu, gdzie życiem nie jest kulturystyka, bo wiele osób uważa, że wielu podpisywało bodybuilding is my life. To zobaczę na wielu kontach, profilach, wiadomo, amatorów, to było najważniejsze przesłanie, jakie mieli, z czym kojarzyli wszystkich, podpisani tak byli nawet. I wiesz, no dobra, jak mu się uda nawet bez jakichś takich konsekwencji, faktycznie wypełniła jego całe życie, osiągnął te sukcesy, które tylko miał i albo poprzestanie na tym, albo stwierdzi, że ma ciągle za mało, czyli się jeszcze skończy się, bo to doprowadzi do katastrofy. No i co dalej? To ja myślę, że każdy rozsądny człowiek, który jest no, rozsądny facet myślący, to chyba stwierdzi, że coś w życiu jeszcze jest wiele innych ciekawych rzeczy. Mnie na przykład kulturystyka, ja bym nazwał kulturystykę jako niesamowicie skomplikowanym, ciekawym narzędziem, które daje możliwości, żeby to życie było czymś pełniejszym, większym. Nie? Ona, ta kulturystyka wypełnia życie, nie jest całym moim życiem. Ja daję możliwości, gdzie to moje życie jest o wiele lepsze. Bo mogę powiedzieć, że dzięki kulturystyce nawet mam rodzinę, zwiedziłem trochę świata, poznałem wielu ludzi, wiesz, posmakowałem wielu rzeczy, wielu emocji doznałem, bo ze startem się wiąże wiele emocji. Wzmocniłem charakter, bo charakter jest bardzo potrzebny, on się kreuje w trakcie przygotowań. Poznałem swoje dobre ciało. Wiele dylematów w życiu jest, bo trzeba podjąć decyzje bardzo trudne, no to już kształtuje to charakter. I można potem na końcu powiedzieć, taki stary koleś jak ja, stary pro, który no nie osiągnął może takiego szczytu, gdzie za szczyt się uważa, wiesz, wygrana ileś razy w jakichś zawodach, turniejach, czy wiesz, uczestnictwo w Olimpii. Ja nie uważam się gorszym pro, dlatego że nie byłem nigdy na Olimpii, gdzie Olimpia jest to takim, wiesz, marzeniem dla wielu, bo każdy uważa, że wiesz, to jest najważniejsze. To ja nie uważam się, że nie jestem spełnionym zawodnikiem, bo wiesz, bardzo dużo mi dała ta kulturystyka, ale dzięki temu mogę nadal ją uprawiać, bo nie mam kłopotów prywatnych, kłopotów finansowych, kłopotów ze zdrowiem i nadal ta kulturystyka jest, tak? Czyli trenuję ją cały czas, jak tylko mogę, dbam o siebie, ale jest balans między życiem prywatnym, zdrowiem, tym, jak z innymi ludźmi mam, jakie mam relacje, bo się nie zamykam, chociaż wiem, że social media się zamknąłem,
ale jeżeli ktoś do mnie się zwraca z czymkolwiek, to nawet jeżeli nie jestem aktywny w mediach, bo ludzie uważają, że to jest jedyny sposób na przekazywanie jakiejś informacji, że nie można tego zrobić inaczej, to myślę, że jest wszystko w porządku. Jestem z tego zadowolony, że tak akurat to przebiegło. Wiesz, no wiadomo, że będę starał się, tylko to nie jest dla mnie najważniejsze, żeby, ja ci wspomniałem, że w UK będę startował i będę walczył o co się tylko da, ale będę zadowolony bez względu na wszystko, jak to się potoczy, bo sam udział w tych zawodach będzie dla mnie przeżyciem, będzie dla mnie doświadczeniem, super lekcją, na pewno wpłynie to na dalsze starty, dalsze moje życie, bo zrobię to z głową, nie będę tego robił jako najważniejszy mój cel w życiu, bo celów mam wiele, wiadomo, w miarę możliwości, no bo się realizuje tak, jak tylko się może. A teraz z realizacją celów, marzeń jest, nie jest tak może łatwo, ale zawsze jest możliwość, po to są. Może nam zdradzisz jakiś właśnie z tych celów? Celów? Poza kulturystycznych oczywiście, bo już to... Tak naprawdę ja jestem spełniony i szczęśliwy. To może już nawet wspomniałem wcześniej w tym wywodzie, że to, co robię, to jest mój cel. Wiesz, mam szczęśliwą, zdrową rodzinę, jestem zdrowy, jestem szczęśliwy, że mogę uprawiać to, co robić, to, co robię. Zawsze jest, wiadomo, ambicja większa, żeby zarabiać więcej pieniędzy, mieć lepszą formę i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest, to się realizuje w trakcie życia. I tak naprawdę ja nie mam takiego celu, żeby dążyć za wszelką cenę. Moim celem jest życie. Życie, można powiedzieć ogólnie, takie życie, które da mi największą satysfakcję. Nie marudzenie, narzekanie, jak większość. Bo wiesz co, największy jest problem z tym, że ludzie, największe problemy mają ci, co osiągają jakieś sukcesy. Supersportowcy, aktorzy, wiesz, biznesmeni. To często jest to problem taki, że ludzie nie potrafią docenić to, co osiągnęli, a osiągnęli bardzo wiele. I nawet osiągną więcej, nadal będzie to za mało, wiesz o co chodzi. Brak takiej wdzięczności. Nie mają wtedy... To jest problem największy. I to dotyczy nie tylko zawodników, to dotyczy ogólnie ludzi. I potem, wiesz, obwinianie siebie, obwinianie innych, że on jest nieszczęśliwy. No własne życzenie jest nieszczęśliwe. Brak im wdzięczności, nie doceniają, nie cieszą się z tego, co osiągnęli. Ja nawet jeżeli osiągnąłem to, co teraz, tak się cieszę z tego, co osiągnąłem. Wszystko mnie cieszy. Doceniam, wiesz, każdą chwilę. Jestem zadowolony ze wszystkiego. Jeżeli coś nie pójdzie po mojej myśli, no nie obwiniam nikogo, tylko spróbuję starać się znaleźć, wiesz, uspokoić, znaleźć jakieś rozwiązanie z tego, bo to nie będzie trwało długo, to ta zła passa, nie? Ale będzie u ludzi trwa długo, czy tam bez przerwy, jeżeli tego nie naprawiają. Można to naprawić, pewnie, że tak, nie? Wszystko zależy od nas, nie? Jak chcemy, to robimy. Wiesz, Marek, także... nawet Tyson Fury powiedział, że bardzo ambitne jednostki, które mają, a jednak kulturystyka łączy się z tym takim all-in, prawda? Takim 100% albo nic, jak to niektórzy mówią. Gdy osiągnął ten Mount Everest, ten swój szczebel, tak? Swoje największe osiągnięcie, to nie wiedzą, co dalej. Gubią się po prostu i tak jak mówisz, zamiast cieszyć się, że są już w tym punkcie, którego no, prawdopodobnie nawet nie marzyli o nim zazwyczaj, mają takie, co teraz, co jest kolejnym krokiem, jak mogę jeszcze być lepszym, zamiast właśnie chwilę się zatrzymać i tak jak mówisz, wziąć oddech, troszeczkę nacieszyć się tym wszystkim, tym życiem. Dokładnie, wiesz co, problem jest taki, że ludzie poruszają tylko to, co było, czyli przeszłość i to, co będzie, przyszłość. I to jest najgorsze, bo te dwa czasy, tam przyszły, przeszły, jest, tak naprawdę nie ma znaczenia, nie spowoduje, że będziemy się rozwijać. A najważniejsze, żeby się zatrzymać, tak jak też wspomniałeś, tu i teraz, w tej chwili. Bo ludzie pomijają to, nie ma tego dla nich tej teraźniejszości i oni tylko biegną do przodu, jest tylko ta przyszłość. I oni myślą, że myślenie o przyszłości, czyli dążenie do czegoś tam, bo oni cały czas widzą, że do czegoś dążą, ale oni nigdy tego nie osiągają. To szczęście nigdy ich nie będzie dotyczyło. Bo oni nie są teraz szczęśliwi, czyli nie będą nigdy. Nigdy nie osiągną tego, bo cały czas to będzie im uciekało. Wiesz, jeżeli się zatrzymam w tej chwili tu i teraz i jeżeli stwierdzę, że jestem zadowolony z tego, co mam, tego, kim jestem, to, co, bo naprawdę dużo rzeczy wkoło, które może
może nas, wiesz, zaspokoić i jeżeli to zauważymy, czyli taką, wiesz, zwiększenie swojej uwagi na temat, co się dzieje, bo ludzie nie uważają, ludzie nie widzą. Tak naprawdę, no nie widzą po prostu, mają oczy otwarte, ale mają tak naprawdę ciemnotę, nic nie widzą, nic nie słyszą. Jeżeli by się tak bardziej zatrzymać, otworzyć na to, co jest, wiesz, też mówię na tym, te relacje między innymi ludźmi, nie? Ludzie się otwierają na relacje tylko po to, żeby komuś zrobić coś źle, a nie żeby komuś dać coś dobrego. Jeżeli się zatrzymasz na chwilę, to będziesz widział, że komuś coś, możesz komuś pomóc, jeżeli chcesz oczywiście, jeżeli masz taką energię pozytywną, że możesz to zrobić, to wtedy to robisz i wtedy stwierdzasz, że to życie tu i teraz jest o wiele ciekawsze, nie? I żyjesz po prostu, a tak to nie żyjesz, biegnąc dalej, wyścig szczurów. I wtedy to jest taki pozytywny egoizm, bo robię coś, co sprawi komuś przyjemność, a wiem, że to sprawianie przyjemności dla mnie też przyniesie, prawda, taki wewnętrzny spokój i właśnie docenienie samego siebie. Wewnętrzny, dokładnie, wewnętrzny spokój, tak. A osiągnięcie wewnętrznego spokoju wcale nie jest łatwe. Jest łatwe i nie jest. Dla tych, którzy uczestniczą w tym wyścigu, jest bardzo trudne, właściwie nieosiągalne, bo oni na to się nigdy nie zdecydują, bo stwierdzą, że jeżeli będą żyli tu i teraz, to nie będą się rozwijać i nie będą osiągali tego, co zamierzają. A tak naprawdę, wiesz co, będąc w tej chwili i się realizując to, co mamy, to, co zauważymy, bo wiesz, dużo rzeczy nam uciekło, to się okaże, że przecież nadal czas postępuje, nie? To wtedy mamy szansę to osiągnąć tak naprawdę, nie biegnąc. No i to jest, może to jest trudne, może to jest związane trochę za bardzo z taką ideologią buddyjską, ale oni mieli chyba rację, nie? Właśnie fajnie jest dużo rzeczy, wiesz, też rozmawiając ze sobą, prawda? Jeżeli rozmawiamy, to staramy się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą, chociaż jedną, jeżeli nawet 49, często tego słuchałem też, pewnie też słuchałeś Jordana Petersa, który mówił właśnie, że chociaż 49 rzeczy zabrzmi dla ciebie dziwnie, to wyciągnij chociaż jedną z konwersacji, która właśnie przyniesie ci jakiś plus i na tym polega rozmowa, żeby właśnie się uczyć jakkolwiek, wyciągać od ciebie, prawda? Także też słuchać, a nie tylko słyszeć. Tak, patrzeć i słuchać, tak. Mieć tą uważność, nie? Bo dla nas się wydaje, że te rzeczy są mało ważne, nie? Dlatego je pomijamy, przewijamy cały czas, nie? Cały czas przewiń. I to jest ten problem z tą uważnością. Jeżeli nawet byś zapytał, czy co można poradzić osobom, które dążą do celu, które tam nawet młodym, którzy uważają, że są bardzo głodni sukcesu i chcą coś osiągnąć, no to wiesz, dając im taką radę, nie każdy pewnie by to sobie wziął do serca, byłoby trudno i dlatego znowu po prostu nie posłuchają, nie? Powiedzą, a ten stary już dawno nie powinien startować, on będzie mi radził takie rzeczy, on nic nie osiągnął, ja muszę cały czas brnąć do przodu i tak dalej, nie? I ten pośpiech ich pogubi, na pewno ich pogubi. Ja już nawet nie wspomnę o konsekwencjach takich poważnych, zdrowotnych i tak dalej, ale on na końcu dostanie na łeb. On będzie nieszczęśliwy, nie? Na pewno. Fajnie, że powiedziałeś, bo niewiele osób potrafi to po prostu przyznać, że jest szczęśliwym człowiekiem i spełnionym. I wiesz, w sumie tak jak powiedziałeś już, mieliśmy jeszcze jakąś maksymę dla młodych wyciągnąć, no ale jeżeli z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, nie wyciągnął żadnej maksymy, to chyba już nie wyciągnął. Powiedz mi, prowadzisz treningi personalne, to wiem, ale czy prowadzisz ludzi też online? Nie, rzadko. Wiesz co, nie prowadzę zawodników, wiadomo, są relacje jakieś online i tak dalej, ale nie prowadzę zawodników, którzy się nastawiają na poważne starty, na poważny rozwój, z tego względu, że chciałbym jeszcze trochę czasu poświęcić sobie i najbliższym, a poświęcenie uwagi, znacznej uwagi zawodnikowi podobiecznemu wymaga naprawdę większego angażu i jednak bycie z nim na zawodach, częstsze kontrolowanie wymaga też poświęcenia własnego czasu i nie chciałbym skrzywdzić takiego zawodnika, bo doskonale rozumiem, co to jest przygotowywać się do zawodu. Nawet będąc kiedyś młodym zawodnikiem, też wiele się uczyłem na błędach. Nie zawsze miałem taką pomoc, jak można by było oczekiwać. I chcę, żeby oni tego uniknęli, żeby nie mieli pretensji. Ale często jest tak, że po prostu wyrywkowo pomagam komuś, czy zawodnikom, czy przyjeżdżają często jacyś zawodnicy na treningi, czy tam cały dzień przyjeżdża zjeść, przyjeżdża potrenować i
to są takie konsultacje bardzo kompleksowe i bardziej motywujące niż polegające na współpracy, taki przez dłuższy okres, taki stricte, wiesz, tak, dzień w dzień, to i to. I często wielu widzę, że już nauczyło się, że taki przyjazd do mnie będzie wystarczający niż podjęcie współpracy na jakiś dany okres, wiesz? I też mnie to cieszy, wolę kontakt bezpośredni, wolę się spotkać z kimś i przetrenować z nim, dać mu to, co mogę od siebie, niż na przykład przy komputerze informować go o tym, co ma robić i tak dalej. Jakoś może jestem, nie wiem, też starej daty, że wolę inaczej, inną formę współpracy. Nie lubię siedzieć przy komputerze, nie lubię tak pracować, nie? Ja wolę wyjść do ludzi, wolę być taki bezpośrednio z kimś. No może to nie jest dobre, może łatwiej by było zarabiać pieniądze online i robić tam 100 klientów i wiesz, i jest to może szybszy pieniądz, ale to też wymaga nakładu czasu, nie? Oczywiście. A jednak ile mogę, tyle się chcę poświęcić rodzinie, znajomym, chcę po prostu żyć. Ale nie znaczy, że się od ludzi odizolowuję, że chcę jak najbardziej, ile mogę, tyle pomóc. No i tak to na tą chwilę wygląda. Podsumowując i co wyciągnąłem z tego, z tej naszej rozmowy, to nie będę ci życzył jakiegoś tam miejsca, czy wiesz, czy kwalifikacji, bo oczywiście każdy z nas by chciał to osiągnąć, ale bardziej będę po prostu ci życzył, chciałbym ci życzyć szczęścia i tego, żebyś dalej wyciągał z tego jak największą frajdę, ile tam jeszcze będziesz chciał to robić. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Również dziękuję. Przy okazji, bo wiem, że ty jesteś też blisko, zacząłeś prepa właściwie, jesteś blisko wyjścia. Mogę tak powiedzieć, bo te starty niedługo będą, nie? Rozpoczynasz kiedy pierwszy start? Z tobą. A no widzisz, to super. No to bardzo się cieszę, bo będziemy mogli się wspierać na bieżąco i tak dalej. Tylko, że ja dzień wcześniej, wiesz, może chyba, że wygram, no to wtedy mogę dołączyć. Bardzo, bardzo mi się podoba to podejście. To widzimy się na scenie, w jednym line-upie się widzimy. Nie, bo Olejniczak jest prawie, że na końcu, a Czechowicz na początku. Także. A, może tak, nie wiadomo jak nas pogrupują. Ja z Daszą pewnie. No to widzisz, to jest bardzo realne i jak najbardziej motywujące ten. No to bardzo mi się to podoba. Powiem ci, że ty chyba z tej rozmowy najwięcej wyciągnąłeś. Jesteś młodym zawodnikiem, który wie czego chce i bardzo rozsądnym. I ja myślę, że taki jak ty jesteś skazany na sukces. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że tak będzie, że to są prorocze słowa. Także moim gościem... Prorocze, dobrze powiedziane. Moim gościem dziękuję był pan Olejniczak. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, trzymajcie się.